różnymi, z różnych bajek. No dobra, to się nagrywa, ale to już mogę właśnie mówić. Jakby założenie jest, wiesz, takie podstawowe, no znaczy to jest teraz ten cykl, który był Kultura i Rozwój. Jakby podstawowa konstatacja z tego, co się odbyło, to jest taka, że jakby no, warunkiem jakby no, dalszych, czy uruchomienia jakichś potencjałów rozwojowych, no jest właściwa identyfikacja rozwojowych zasobów. A tutaj no, mamy z tym problem, dlatego że spora część praktyk społecznych, kulturowych i tak dalej jest zasłonięta, jest niewidoczna. To znaczy mapa, jaką się posługujemy, chociażby tworzona przez, to podczas Kongresu Kultury Polskiej wyszło, że nawet bazowej wiedzy, takiej czysto statystycznej nie mamy. Ale to się okazało, że to jeszcze jest nie wszystko, nie? Że potem brakuje nam, nawet jak już statystykę uzupełnimy, no to po prostu nie znamy praktyk, prawda? Nie potrafimy nawet danych statystycznych do końca zinterpretować. No więc jakby pierwsza, ta podstawowa hipoteza to jest taka, że mapa właśnie jaką się posługujemy nie odpowiada terytorium, po jakim chodzimy, tak? I że właśnie przez to jakby wady tej mapy poznawczej no jest dużo zasobów, jest jakby nieobecnych w dyskursie takim właśnie modernizacyjnym, rozwojowym i teraz jakby pytanie dalsze, no to jest dlaczego tak się dzieje, na ile to jest tylko problem powiedzmy epistemologiczny, to z Fatygą długo rozmawiamy, ona mówiła na przykład jak problem samej nauki jest, prawda? Dlaczego ona po prostu nie ma często interesu czy możliwości ujawniania nowych obszarów, zafiksowana w pewne, wiesz, kwestie wynikające z socjologii po prostu nauki, nie? I pewne uwarunkowania. No ale mamy też oczywiście kwestie polityczne, interesu, klasowe i tak dalej, to w zależności od perspektywy, jaką się spojrzy. No, twoja perspektywa interesuje mnie z wielu względów, no ale głównie, że zajmujesz się bardzo istotnym obszarem wykluczenia w Polsce. Tylko bym powiedział, że jakby cyfrowego wykluczenia, to ja je rozumiem troszeczkę inaczej niż w normalnej konotacji. Normalna konotacja to są ci, którzy nie korzystają, prawda? I są wykluczeni. A tu chodzi dokładnie na odwrót, że ty się jakby zajmujesz ujawnianiem praktyk, które są delegitymizowane przez establishment kulturalny. Prawda? Ale żeby sobie wyjaśnić, jak ty mówisz, przepraszam, bo jedne z czym mam kłopot, a to jest kluczowe, że ja nie rozumiem, jak mówisz zasoby rozwojowe. To rozumiem, że nie mówisz tak banalnie tam nie, to nie dużo agencji chodzi. Interaktywnych. Nie, i tam, nie, nie, broń Boże. Chodzi ci o jakieś siły witalne kultury. Chodzi mi o siły witalne, w ogóle o pewne praktyki, zarówno kulturowe, jak i społeczne, które pokazują, że istnieją na przykład nowe formy bycia razem, które zamieniają się na kapitał społeczny, prawda? Które nie jest ujawniane na przykład tym, co robi Czapiński, prawda? W jego badaniach. Ale w haśle Kultura i Rozwój, ten rozwój jest jednak rozumiany dosyć tradycyjnie. Nie, ale nie? To było, to kultura się liczy, bo tak. A tak, no właśnie. Ale nie, tutaj my wychodzimy dalej, bo w ogóle jakby, wiesz, bo to też jest jakby w trakcie dyskusji, też wyszło, że nie można redukcjonistycznie traktować, że funkcja w ogóle kultury, czy w ogóle rozwój, trzeba traktować wielowymiarowo. Nie można go zredukować tylko do aspektów ekonomicznych i to też z wielu względów, bo sama teoria wartości, sama ekonomia dzisiaj przeżywa kryzys i jak się dzisiaj mówi o rozwoju, no to coraz częściej, no książka Phelpsa ostatnia właśnie pokazuje, że musimy po prostu do źródeł zejść, tak? Czyli zejść właśnie do kwestii wartości, które, i że znacznie więcej niż na przykład technologicznie rozumiana innowacyjność, ważne są postawy, tak? Które powodują, że te innowacje no, są chociażby przyjmowane przez konsumentów, prawda? Czyli raczej sfera wartości i to, co już jest kodowane przez kulturę, i również praktyk budowanych na tych wartościach, prawda? Więc stąd jest takie podejście, jakby w tym momencie próba na razie jakby też takiego wstępnego, bo jakby kolejnym etapem, kolejnym ćwiczeniem jakby czy projektem, no to będzie taki jakby tam taki projekt fraktalny, który będzie już polegał na też takim poszukiwaniu takich ognisk, wiesz, jakby zmiany, które niosą sobie jakiś ładunek uniwersalizmu, czyli tego, co można by po prostu, nie z jednej strony wyjątkowości, ale też jakiejś takiej gramatyki bardziej uniwersalnej, którą można by na przykład pokazywać innym. No i to, no i w tym poszukiwaniu teraz, no to mnie interesują, wiesz, różne obszary. Rozmawiałem z Tomkiem Rakowskim, który już bada takie klasyczne wykluczenie, prawda, po 3 lata, no i fajne rzeczy odkrywa, prawda. No, rozmawiałem z Anetą Szyłak w Instytutu Sztuki i Stocznia, prawda, no i też kapitalne rzeczy, gdzie no właśnie pokazujące jak pewien potencjał, który doprowadził do zmiany w ogóle politycznej, prawda, został świadomie w jakimś sensie zdelegitymizowany w pewnym momencie. Pewne zasoby zostały usunięte jako w ramach pewnego paradygmatu niefunkcjonalne, prawda? Jeśli wiesz, i
Także wiesz, no i jak mówię, no, chciałbym teraz wejść ten obszar, który tobie jest najbliższy, ale nie chcę tego, bo jeżeli stwierdzisz, że chcesz wyjść poza, no to oczywiście jak najbardziej. Znaczy, czy pierwsze pytanie, no to jest w ogóle to podstawowe, na ile taka obserwacja, że ta mapa właśnie, jaką się posługujemy, za pomocą których w dominującym dyskursie przedstawiamy funkcjonujące w Polsce właśnie praktyki społeczne i kulturowe, odpowiada, znaczy pokrywa się z tym, co rzeczywiście, że tak powiem, szeroko rozumiany lud polski praktykuje. Czy masz wrażenie, że dobrze opisujemy to, co... Mówię o ten dyskurs dominujący, który również zasila na przykład polityki kształtowane, prawda? Publiczne. Znaczy, takie założenie, że ta mapa nie odpowiada terytorium, przyłożone szczególnie do praktyk związanych z technologiami cyfrowymi, jest takim jakimś założeniem, które przyświeca mi, ale też nie Mirkowi Filiciakowi i ludźmi, z którymi pracujemy od kilku lat. I jest podstawą projektów, które no nie ujmujemy ich jako jakiegoś jednego nadgórnego, ale układają nam się w taki ciąg kolejnych elementów, które zaczęły się od obiegów kultury, gdzie patrzyliśmy tak największym spojrzeniem na to, co nazwaliśmy nieformalnym obiegiem kultury. Możemy sobie zaraz pomówić o tym, że z tą nieformalnością to też jest ciekawa sprawa, no właśnie, ale to za chwilę. Tak, przyjrzeliśmy się potem i zaczęliśmy patrzeć na nieformalnych pośredników też. A w tym momencie ja kończę z Michałem Danielewiczem badanie postaw wobec prawa autorskiego, czyli taki trochę poziom meta, ale silnie związany też z tymi praktykami. Bo to nie jest badanie znajomości prawa, tylko badanie wyobrażeń, jak regulować te praktyki. No i rzeczywiście chyba w każdym z tych badań i też w pracy, którą na przykład w jakimś tam projekcie Mirek wykonywał nad statystyką publiczną, wychodzi, że jest bardzo duża sfera, która jest pozostaje niezauważona. No, w taki dosyć chyba naturalnym procesie wyprzedzenia przez rzeczywistość jakieś narzędzie opisu. Przepraszam, tutaj na telefon. No nie, Marko. To może nie będzie nam przeszkadzał. Może nie twój. Brzmiał jak mój, nie? Jest tutaj. Od pełnego zdania? Nie, to spokojnie tak jak ja, no ja naprawdę. Po prostu nie, tak jakby nie było tak. No wydaje mi się, że nie wiem, czy tak było zawsze, ale chyba w tych dzisiejszych czasach, w tym momencie, w którym mi przyszło się temu przyglądać, jest naturalne, że niejako rzeczywistość, czy powiedzmy praktyki, wyprzedzają opis, a należy to pewnie tłumaczyć tym i ja nie chcę wpadać w jakiś determinizm, ale jednak muszę uznać bardzo silną rolę technologii, a one nie powstają same, tylko de facto one są kreowane umownie przez korporacje, prawda? Więc mam wrażenie, że to jest ten styk, o którym też już często rozmawialiśmy. Można o tym mówić też o jakby niedopasowaniu wiedzy publicznej i wiedzy prywatnej, w tym wypadku prywatnej w posiadaniu tych podmiotów. Znaczy, trzeba by mieć dostęp do ich wiedzy, ich planów kształtowania na przykład tych technologii, ich badania, wiemy, że je robią też o społecznych aspektach, nie wiem, wielkie etnograficzne projekty, prawda, są robione, nie wiem, no Nokia w pewnym momencie była znana z tego, że miała tego sławnego, nie pamiętam jak się on nazywa, ale takiego celebryta etnografa, który po prostu jeździł po całym świecie. No ale i ta wiedza trochę gdzieś tam wyciekała, bardziej lub nie, ale ogólnie mam wrażenie, jest ukryta. Oczywiście to jest też pytanie i tego nie mam jak sprawdzić, że jest ukryta. To ja nie twierdzę, że ta wiedza jest idealna w tych podmiotach, prawda, i że gdyby tam się dotrzeć. No ale jest jakaś taka wyprzedzająca, wydaje mi się, i no bo nie wiem, jak inaczej sobie wytłumaczyć to, że jednak się pojawiały dosyć w zaskakującym w sumie tempie praktyki, prawda? I z jednej strony, jak gdzieś mam w tyle głowy, strasznie lubię ten cytat, który tam gdzieś przeczytałem z Jules Enlaya, który o rewolucji francuskiej mówi, że jest za wcześnie, żeby oceniać. No i to bardzo brzmi fajnie, 300 lat, prawda? I to tym bardziej można to mówić, nie wiem, o Facebooku. No nie wiem, z drugiej strony trzeba próbować oceniać, no i nie wiem, może co tylko jakieś takie, właśnie mówisz o fraktalach, może co takie wybuchy jak tam na słońcu, po prostu chwilowe i nie należy się nimi przejmować, ale jakieś
tam Instagram, tam Snapchat, znikające wiadomości, takie jest trochę poczucie, że te praktyki po prostu strasznie wyskakują, a my gdzieś aparat opisu ich pracuje w jakimś trybie, nie wiem, właśnie kongresów kultury raz na kilka lat, gdzie się zastanowimy no, ale właśnie, nad pojęciami. Bo to rzeczywiście jakby sama zmiana tych takich, tych powiedzmy na skórkowych takich praktyk, bezpośrednich takich tak. doświadczania tych technologii, ona się bardzo szybko zmienia. Ale to, co chyba było zawsze ciekawe, no to jest to, że nawet nie było specjalnej ciekawości w na przykład tym oficjalnym aparacie wytwarzania wiedzy, żeby podejmować pytania. Znaczy to była w ogóle sfera, tak jak miałem wrażenie, marginalizowana, więc tej wiedzy nawet nie mogło powstać, niezależnie od szybszych. Więc i moje wytłumaczenia są dwa. Jedne właśnie wracające do jakości nauki, no po prostu wydaje mi się, że nie mamy dużo tych osób, i nie byliśmy pewnie przygotowani jako, nie wiem, świat nauki, nie, no, w tym umownie jakoś tam jestem z boku zahaczony pewnie na ugryzienie tego problemu. I ja miałem taką myśl, że potencjalnie powinno być lepiej niż na przykład z telewizją, bo jest cały aparat, nie wiem, studiów medioznawczych, który jeszcze nie był do końca gotowy. Z jednej strony jak się wytaczały te media masowe na społeczeństwo w XX wieku, choć dobrze wiemy, że już wtedy te zalążki okazuje się całkiem czasem dobre media research były, ale się okazało, że nawet z tym bagażem, przynajmniej w Polsce mam wrażenie że tak powiem przemiany związane z internetem, nie byliśmy jakoś dobrze przygotowani, nie wiem czy to mogło przejść inaczej, no ale ta pierwsza faza tej socjologii internetu to... Ale właśnie, bo wspomniałeś tych ciekawych też aktorów, może to jest też jakiś klucz, prawda? Wspomniałeś tych prywatnych, jakby korporacyjnych, którzy sami na własne potrzeby, prawda? O jakby marketingowe, powiedzmy, potrzebują, żeby rozumieć też swojego konsumenta. No tutaj w Polsce też przecież obecny Ericsson chociażby z badaniami, prawda? Dosyć intensywnie od kilku lat robionymi. No właśnie, czyli jakiegoś typu wiedza jakby pokazywała, że coś się dzieje, prawda? Czyli to nie było tak, znaczy pewne właśnie praktyki były już obecnione, bo można było mówić, że w latach 90. nie dostrzegamy po prostu, tak? I w związku z czym bagatelizujemy nie wiedząc, tutaj je dostrzegamy. No i znowu niewiele się przecież ciągle zmieniło, prawda? Znaczy dopiero chyba ten przełom, no to są właśnie badania, które wy zaczęliście robić, Młodzi Media chociażby, prawda? No bo mi się wydaje, że tu drugi właśnie ten element, który pewnie nawet tłumaczy więcej, to jest pewne, że tak powiem, uwikłanie, nie wiem, instytucjonalne czy nawet polityczne tej całej sprawy. I mi się wydaje, choć mam trochę problem z opowiadaniem aż takich dużych narracji, bo nie mam tego wszystkiego przestudiowane, wydaje mi się, że ta polityka publiczna, kulturalna operuje, to nawet nie chodzi chyba o podział kultura wysoka i niska, tylko że ona mogła bardzo długo brać w nawias tych umownych użytkowników albo delegować ich do takiej działki, której mam poczucie na przykład na tyle, na ile rozumiem filozofię Polskiego Ministerstwa Kultury, choć żałuję, że nie śledziłem jej, nie wiem, w latach 90., tak, mam stosunkowo krótki ogląd, a nie znam też żadnych badań, ich dyskursu i tak dalej, bardzo bym chciał je poznać. Relegowała oczywiście, wiadomo, że istnieją ci użytkownicy, tylko oni byli obsługiwani przez biblioteki i domy kultury, które moim zdaniem w takim myśleniu o zarządzaniu kulturą nie są priorytetowym aktorem. Znaczy, no bo dobrze wiadomo, że funkcjonowanie, może to nie chodzi tylko o ministerstwo, ale całego tego systemu, no tam umownie są dwie typy dla mnie instytucji. Jedne takie, bym powiedział, dostępowe krzewienie kultury, prawda? A drugie te ambitne, obsługujące świat twórców i jakąś wąską grupę wyrobionych, związanych z nimi też odbiorców. I wydaje mi się, że całe zamieszanie niejako wzięło się stąd, że nagle ci użytkownicy zaczęli się przesuwać i zaczęli stawać się aktorem też w tej drugiej grupie. To jest bardzo ładnie opisane, właśnie jak teraz szukaliśmy jakichś tropów do zajmowania się tą kwestią postaw wobec prawa autorskiego. Jest taka amerykańska chyba teoretyczka prawa Jessica Litman, no, która właśnie mówi o tym, że to jest taka grupa, która jest... Nie ma, prawda? Bo długo była nieobecna. Te prawa autorskie właściwie nie musiało brać ich pod uwagę, bo praktyki typu
przegrywanie kaset i kserowanie fanzinów były pomijalne właściwie, prawda? Wiemy dobrze, pierwsze tąpnięcie magnetowi, tak, to Mirek może dużo więcej o nim powiedzieć, dobrze, że na polskim gruncie, nie tylko amerykańskim, no a drugie duże tąpnięcie teraz. No i ci nagle ludzie, gdy się stają kontami w internecie, prawda, no to szczególnie raczej nie są lata 90., tylko dla mnie, no jednak te już 2000 i wzrost tej przepustowości, który umożliwił naprawdę pojawienie się multimediów i serwisy, które, tak, to już nawet, to jest niesamowite, trochę trudno sobie przypomnieć, że 10 lat temu nie było łatwo opublikować nie tylko film, a nawet zdjęcia, prawda, trzeba było sobie stronę zrobić, te zdjęcia, to jest niesamowite jednak. No więc ci ludzie nagle, i ta Jessica Lidman, tak bardzo dobitnie mówi, tych ludzi są miliony. Trudno powiedzieć, czy miara czysto ilość liczbowa jest dobra, ale jeśli się użyje, to twórców są tysiące, użytkowników są miliony i oni są takim głosem w ogóle nieobecnym w tej dyskusji. No a właśnie dlatego, że oni trochę dotychczas byli wypożyczaczami książek z biblioteki, prawda? No i znów, trochę wpakowaliśmy się oczywiście, wydaje mi się, w pierwszej dekadzie XXI wieku i razem z tobą jest, jakoś w tym uczestniczyliśmy, no w takiej dosyć dużo mówienia o niesamowitej nowej ekspresji tych osób. Chyba jesteśmy teraz gotowi trochę jakby cofnąć się o krok, no co jeszcze bardziej komplikuje sytuację, bo gdyby prawdą była teza, to to było bardzo proste. Tak, piękna, rozwojowa historia przemiany ludzi raczej biernych, choć na swój sposób kreatywnych, i to dobrze wiemy, no to nie wiem, Tomasz Rakowski opisuje i tam jakaś tradycja takiego podejścia, że ten zawsze jest się tym kłusownikiem, prawda? No ale jednak jakoś tam umownie dużo biegniejszych do takich może innych, ale jednak wielkich twórców. Wtedy rozumiem, ta twoja kategoria zasobu rozwojowego była bardzo prosta. Mhm. Ale tak nie jest, to chyba możemy sobie powiedzieć. Ja myślę, że i tak dochodzi do jakiegoś wzrostu. Ale raczej, no nie wiem, stajemy... Znaczy, nie jest w tym sensie, że to wejdę, bo od razu jakby w takim sensie bezpośrednio, że może nie wybuchła ta bomba masowego tworzenia, prawda? Ale jakby, to jest po też od razu pytanie, bo tutaj jest zgoda, ta konstatacja, że jakby aż tak, nie wszyscy stali się twórcami, ale czy samo pojawienie się tych praktyk, które wymagają no, już jednak pewną formę aktywności, prawda, nie powoduje, że ta forma aktywności, nawet jeżeli ona nie jest taką twórczością par excellence, nie powoduje, że jakby rozwoju, nazwijmy, twórczego popytu na jednak dobra kultury, czy w ogóle usługi, nie tylko kulturowe, prawda, wymagające większego wyrafinowania i w tym sensie może mieć potencjał, prawda, rozwojowy, ale też za tymi praktykami również idą być może. To też od razu jest pytanie, prawda? Jak na w odniesieniu do badań robiliście. No również inne efekty, nazwijmy w cudzysłowie produktywne, jak tworzenie więzi kapitału społecznego, nowych form kapitału społecznego, prawda? Które nie bezpośrednio, ale pośrednio mają znaczenie, bo chociażby wyrażają się zdolności do samoorganizacji, prawda? Do ekspresji zbiorowej, no tak jak aktywiści pokazali, prawda? Że te praktyki, za tymi praktykami stoi pewna zdolność do ekspresji politycznej chociażby, innej niż znaliśmy wcześniej. No, więc tak bym też w tym kierunku jakby chciał Ciebie popytać. Znaczy, bo wydaje mi się, że tylko, że tu operujemy na poziomie tropów i tak ja mogę mówić na poziomie tropów, strasznie bym chciał mówić na poziomie wiedzy, ale jej brak. No, trochę tak? Też ma tę usłyszeć, bo jeżeli mamy właśnie, jak mówisz, że tropy nie mają wiedzy, to jest wskazanie, że gdzie trzeba... Szczególnie ten temat kapitału społecznego i kultury jest jakiś taki... wydaje mi się nieugryziony. Jestem głęboko przekonany i lubię myśleć w takich kategoriach, takiej metafory, że no te... zasoby kultury stały się taką jakby walutą życia społecznego. Nie w sensie, że to się monetyzuje, no tylko w takim sensie, że to jest ten krążący mechanizm, tak jak, nie wiem, mamy tą tradycyjną kula, prawda, wymianę, no to trochę może wyświechtane porównanie, ale no, autentycznie krążenie dziś treści bardzo niezestandaryzowanych, rozdrobnionych, trafiających w jakieś nisze, kreujących sobie nisze, wydaje mi się, stało się dla wielu osób jakimś takim... bardzo mocnym mechanizmem, właśnie jakimś klejem społecznym. Ja właśnie nie umiem tego porównać do sytuacji przed. Nie wiem, co to zastąpiło, czy stworzyło nową wartość.
prawdopodobnie nie umiemy sobie pokazać, nie wiem, gdybyśmy robili badania typu Putnama, to byśmy sobie nie wykazali drgnięcia w kapitale społecznym na skutek, nie wiem, mediów społecznościowych i pewnie na to wielu takich twardych socjologów powie, no to nie ma, prawda? No, do badania Czapińskiego, prawda? To jest, tak, się powtarzają. Tak. Więc w tym sensie, no nie wiadomo, można sobie powiedzieć, musimy jeszcze poczekać, albo... No to jest trochę tak jak z technologiami w szkołach, prawda, że na razie nie drgnęło. Wiemy, że coś się zmienia, wszyscy uważają, że styl nauczania się może zmienić, a na poziomie wyników jakoś jeszcze nie widać drgnięcia. No więc, więc albo trzeba być jednak sceptycznym wobec tych tez, albo uważać, że to jest zmiana jakoś jakościowa może bardziej. No bo, ale też wracając do tego potencjału twórczego, no jednak po pierwsze... No nie wiem, jeśli w statystykach wychodzi, że najpowszechniejszą zdaje się formą czegoś, co byśmy mogli uznać za twórczość, jest robienie zdjęć. Ona jest dla mnie totalną wynikową znów komodyfikacji sprzętu. Tak? I tego, że ktoś nam wkłada do kieszeni w ofercie za złotówę przedmiot, który też jest aparatem, to po prostu wiele z nas się uczy. Choć też dobrze wiem, że zaskakująco duża liczba... Moja mama wykonała pierwsze zdjęcie komórką. Tydzień temu. Zawsze mi głupio podać do mojego przykładu, bo zobaczyła tabliczkę, co jest zresztą bardzo ciekawe, było napisane PZPR, Polski Związek Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Za nic nie wiadomo, o co chodzi, jakiś chyba żart. No i coś miała impuls, tak? Muszę wyjęła, to jest też fajne, że się udało, tak? Znaczy zero instrukcji, starsza pani. Więc są te momenty przełamania. No i dobrze, jest te 40% osób. To nie jest twórczość. Co ciekawe też w tych naszych badaniach, na przykład to dla mnie było dojmujące w tajnych kulturalnych, że nawet ludzie, którzy, to już nie chodzi o to, że nie robią zdjęcia, tylko na przykład na masową skalę archiwizują, przetwarzają, udostępniają się jakimś takim kombinatem kulturowym, oni mówią, że oni nie robią kultury. W tym naszym badaniu te nasze dane tam właśnie o twórczości zebraliśmy w badaniu postaw wobec prawa autorskiego, bo ja chciałem sprawdzić z grubsza przynajmniej, czy są różnice w tych postawach. Na tyle, na ile mogę tym wynikom wierzyć, ja myślę, że mogę, to nie ma. Ludzie, których byśmy uznali za twórców amatorów, bo oczywiście bardzo trudno w sondażu wyłapać profesjonalnych, choć tam jakieś kilka procent było. I także ci profesjonalni w kwestii wiedzy o prawie, ale też poglądu, właściwie nie widać znaczącej różnicy. No to też jest jakieś, co moim zdaniem znaczy, że ja wierzę, że tacy twórcy pełną gębą, ci tacy właśnie z tego starego dyskursu, z tego środowiska debaty mają zupełnie inne poglądy na to. A jest jakaś kategoria ludzi, gdzie oni tworzą, nie możemy tego tak nie nazwać, nie uważają się za twórców i co ciekawe, nie uważają, że robią kulturę. Tak mi się wydaje. Nie uważają, że mają jakieś specjalne prawa z tym związane, właśnie na przykład w kwestii własności intelektualnej. I to przyznam, wydaje mi się, jakoś jest ciekawe. Bo się okazuje, że bardzo chcemy, żeby doszło do poszerzenia grona ludzi kulturalnych, prawda? No to jest jeden z podstawowych celów polityki publicznej. Głównie wyrażanie, myślę, przez wzrost czytelnictwa, tak? Bo raczej nie mówimy o wzroście... No choć nie wiem, już dla PiS-u wzrost ludzi chodzących do kina też jest ważnym elementem polityki. No raczej nie mówimy o wzroście telewidzów, bo to gdzieś tam szybko jednak narusza pewną granicę i zaczynamy widzieć tych couch potatoes tkwiących przed telewizorem. Wszyscy już chyba sobie odpuścili próby podbijania już takiej naprawdę ambitnej kultury, jak nie wiem, opera. No więc tutaj mamy jakieś zjawisko, wydaje mi się, byśmy mogli pokazać wzrostu tych praktyk kulturowych, ale jeśli to się nie przekłada na tą świadomość, to znów docieramy do jakiejś trudności, myślę. No to ciekawe, to jest jakby, to już dochodzi kolejne, bo to jest samo unieobecnianie się, taki trochę taki dyskurs, tak. Autowykluczenie, ale on jest podobny do tego, to jest strukturalnie ciekawe, bo to jest troszeczkę ten dyskurs niemocy, który Tomek Rakowski zidentyfikował w tych wykluczonych społecznie, prawda, że oni sami nie waloryzują tych swoich praktyk, prawda, zaradności chociażby tego, co byśmy powiedzieli, ten circular economy, nie? Że przetwarzania wszystkiego na użyteczne produkty, prawda, i oni to dewaloryzują, mówiąc, że to z biedy wynika, prawda, a nie jest cnotą, że ja sobie potrafię, prawda, wiesz, i troszeczkę tutaj też tak jest, tak? To nie jest kultura, nie, to jest ciekawe w ogóle wątek taki, mówię, znaczy, i prawda? Okazuje się, że teraz sobie myślę, że wielkim kapitałem, nie wiem którym, ale którymś, służącym dobrze ludziom i ich sprawom,
jest zdolność definiowania własnych działań jako właśnie tej kultury. No, no właśnie. Tak? To znaczy, to jest przewaga pewna, którą można tłumaczyć czysto praktycznie od zdolności pozyskiwania sobie środków, prawda? Się pójdzie gdzieś i zdobędzie środki na kulturę, ale, prawda? Ale, zobacz, ale ta, na ile ta właśnie tutaj, to samo wykluczenie nie wynika właśnie z opresji tego dyskursu dominującego, który delegitymizuje właśnie. Sam doświadczyłeś, wiesz, no nie przedstawiając tylko wyniki tych badań, prawda? Już byłeś zaliczony do grona, prawda, z tego, co są po ciemnej stronie mocy, więc zastanawiałeś się, czy to właśnie nie jest tak, że to wykluczenie polega właśnie, albo jest świadomy lub nieświadomy, taki trochę też obronny, prawda, jak powiem, że nie robię w kulturze, oni powiedzą, że jestem piratem, no bo nie mogę być piratem, skoro nie jestem w tym obiegu po prostu. No to jest ciekawa rzecz, bo tego nie sprawdzaliśmy, to jest rzeczywiście ciekawe pytanie, bo oczywiście wszyscy ci ludzie, którzy tworzą, nam się wydaje, że jest bardzo duża szansa, że też umownie ściągają. Tak? I znów strasznie trudno jest zrozumieć te, że tak powiem, poczucie piractwa, czy ono istnieje, czy nie, bo no my to diagnozujemy jako jakoś bardzo głęboki stan anomii, czyli rozjechania się wyznawanych wartości oraz takich bliższych i praktyk, czy też norm związanych z tymi praktykami, czy, ale w każdym razie jakichś takich dwóch poziomów. I w tej sytuacji trochę trudno się ludzi słuchać, bo oni mówią po prostu, jest naprawdę stan, że to mi się robi, nie wiem, fokusy i to się trochę nie trzyma kupy. Się naraz słyszy, że pliki są własnością, tak, są taką samą jak samochody i rowery, a potem się słyszy, że nie ma nic złego w ich kopiowaniu. No, i co każdy powie, no, albo wniosek jest taki, że badanie jest właśnie do luftu, albo takie, że ludzie sobie tego nie umieją pokładać, więc w tej sytuacji mi jest strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to trochę może być wsadzanie ludziom do ust. Też nie odnosi jakiegoś takiego wrażenia, my chyba nie odnosimy, że oni się czują strasznie zestygmatyzowani. Bo naprawdę, i to właśnie też myślę, wiele osób uważa za usprawiedliwianie piractwa, no to wszystko wskazuje na to, że masa ludzi jest w tym pogubionych. Płaci opłaty na chomiku i ja nie wiem, trzeba by jakichś niezmiernie subtelnych narzędzi, żeby zrozumieć, czy oni są cynicznymi złodziejami, czy dziećmi we mgle, czy to jest gdzieś po środku takie trochę poczucie... No nie wiem, no jak kupujemy słabszej marki sprzęt grający, to też mamy takie dziwne uczucie, nie jakiejś kradzieży, no ale że to jest takie gorsze, że prawda, że nie jest to Sony, prawda, ale nie musi od razu być chińską podróbą, tylko jest jakimś bardzo takim tanim, czy wydaje mi się, że jest jakieś bardzo dziwne spektrum, może, albo duże i takie subtelne spektrum zachowań, które niekoniecznie są nielegalne i my szczerze mówiąc nie umiemy do końca tego opisać, jak ci ludzie się czują. Wiele z nich moim zdaniem się czuje na przykład bezkarnie, ale też czuję, że do końca nie wiem, no mówią rzeczy typu, jeśli to teoretycznie jest nielegalne, to dlaczego jest taki łatwy dostęp do YouTube? Jeśli kserowanie jest nie w porządku, to dlaczego w każdej bibliotece jest ksero, prawda? No, no właśnie taka stan anomii, nie wiem, co więc tak trudno coś więcej tutaj doprecyzować. A powiedz mi, w takim razie, może zacznijmy bardziej już w takim fenomenologicznym, do tego, jak no, zaczęliście ujawniać już metodami badawczymi te praktyki, które można się budzą, myślę, że coś, że jest tam życie, nie? Po tej cyfrowej, że tak powiem, rzeczywistości, to czy jakbyś jakieś kilka przykładów, jakichś ciekawych, takich właśnie rzeczy, które się trudno było spodziewać. Nawet. W tych wynikach? Tak, czy coś takiego. Znaczy jedno jeszcze, co ja chciałem powiedzieć, że w sumie jest bardzo ciekawe, bo to, że jest tam życie, to wszyscy wiedzą. Tak, nie. Tylko okazuje się, że trzeba je ubrać w cyferki po pierwsze, żeby ktoś zauważył i nagle sprawa staje się kontrowersyjna i to jest dosyć tak dlatego, że wprowadziliśmy, myślę, do dyskursu o polityce kulturowej jakby językiem tego dyskursu, tak, a nie językiem doniesień typu tam dziennikarskie albo tam grzmienia jakichś podmiotów antypirackich, tak. To był język, którym można było o tych rzeczach mówić i wtedy mówienie o tej dużej skali jest normalne, bo to jest bicie na alarm. A mówiłem dokładnie takim samym językiem, że tu jest skala czytelnictwa, tu jest skala chodzenia do opera, tu jest skala korzystania z nieautoryzowanych źródeł, no jest nagle... to się okazało szokujące i myślę, że to jest ciekawe, no i daje nam bardzo głębokie poczucie, że w którymś momencie że jednak te podmioty publiczne opisujące kulturę mają kluczową rolę do odegrania i zmiana przez nich języku jest niezmiernie ważna, nie tylko w kwestii właśnie tego prawa autorskiego, tylko chyba ogólnie kultury, no jest rzeczywiście kompletnie przyblokowana przez ten wycinek
prawnoautorski, który może, tak przepraszam, to pewnie jest dygresja, ale jest niefortunne, że jest w tym samym... Inaczej pewnie by wyglądała sytuacja, gdyby na przykład prawem autorskim zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości. I sektor kultury i wszystkie te instytucje prowadziłby jakąś grę interesów, choćby nie wiem, może z sektorem nauki, który by bardziej nagle zrozumiał, że to też jego dotyczy, a może nie. No ale to jest już dygresja prawna. Tu ciekawe właśnie rzeczy, to dokładnie też jakby idącą dokładnie to w duchu tego, tych moich poszukiwań o tym, że jakby instytucja, czy pole, z którego o pewnych rzeczach zaczęto mówić i też język z tym związany, no właśnie spowodował jakby zmianę też perspektywy. Mm-hmm. Nie, że inaczej, jeżeli to na BSA mówi, prawda, czy Stowarzyszenia Kopy, czy ZAIX, prawda, inaczej, jeżeli właśnie z pola nauki, tak, mm-hmm. odwołanie do metody naukowej, ujawnia się pewne, obecnie pewne zjawisko, ale tu od razu mam pytanie, no bo to też jest charakterystyczne, że pierwszy atak na wasze wydanie, na wasze badanie, to był taki jakby delegitymizacja ich naukowości, mm-hmm. prawda? To było pierwsze, że to nie jest prawdziwa nauka, że one są... Co więcej, które trochę ułatwiliśmy upubliczniając dane właśnie. Surowe, co też jest jakimś tam dygresją, ale ciekawą, że to inaczej by się nie wydarzyło, bo to było takie kolejne jakieś przełamanie pewnego standardu, a standard jest taki, że ktoś, no bo to jest ciekawe, jest strasznie dużo, nie mówię złych badań, ale dużo mniej przejrzyście przedstawionych, prawda, jakiś skrót raportu bez wyników i wszyscy te procenty łykają niesamowicie, tak się bierze z niego jakieś dwie cyferki i powtarza. Tu stworzyliśmy możliwość, żeby wejrzeć w te cyferki. Ja uważam, że te próby podważenia wyników nie były skuteczne, no ale tu wchodzimy na grunt jakichś tam pewnie dywagacji statystycznych, że tak bardziej powiem. Pytanie jest, jak się skończyła ta debata, nazwijmy ją Dla mnie ona skończyła się tak, że na tyle, na ile umiem odczytać wyniki badań na przykład zamawianych przez Fundację Legalna Kultura, ale przede wszystkim badań zrealizowanych przez PiS, czy na zlecenie PiS, fakt, że na wycinku dotyczącym ludzi oglądających filmy i ludzi chodzących do kina, moim zdaniem one potwierdzają ten stan rzeczy, który my opisaliśmy. I zresztą muszę przyznać, że mam w chwili obecnej bardzo duży szacunek do PiS-u i do Agnieszki Odorowicz, bo wydaje mi się, że na tyle, na ile ona o tym opowiada, oni umieli odczytać te badania i przełożyć je na pewną próbę przestawienia polityki kulturowej odnośnie kinematografii, powiedzenia sobie, że te wyniki to nie jest tam ukazanie strasznego piractwa, tylko ukazanie na przykład luki, nie wiem jak ją dobrze nazwać, no taki pojawiającej się między tymi, co chodzą do kina, już raczej będą chodzić, a tymi, co są zainteresowani filmem, ale ściągają. I takiego racjonalnego podejścia, że tą lukę da się prawdopodobnie wypełnić mechanizmami typu legalna oferta. I to jest dla mnie ten moment, w którym jest kolejny krok w tym takim jakimś procesie, który jest bardzo pozytywnym krokiem. To znaczy, że się pojawiają próby formułowania na bazie tej trochę nowego opisu rozwiązań. I to jak najbardziej rozwiązań policy, nie jakichś tam narracji wielkich. I dla mnie to jest dosyć niesamowite. Tam kolejna historia jest taka, że na razie te próby utknęły, bo okazuje się, że najbardziej opornym zmianom, wydaje się, sektorem jest zastany biznes oparty na dotychczasowych modelach. No i tu znów taki, wydaje mi się, ciekawy wątek jest taki, to ja jakby to mi pierwszy raz Mirek Wilciak uświadomił, że należy o tym biznesie myśleć przede wszystkim jako racjonalnym podmiocie, no kalkulującym, że autentycznie nie widzą tych nowych modeli jeszcze, albo one im się nie kalkulują jako aż tak atrakcyjne, no choć uważam, że są granice takiego myślenia, no bo z kolei z perspektywy interesu publicznego można już mieć zarzuty, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że jest uprawnione uważać, że ktoś tu jest hamulcowym, ze szkodą ogólną, także jakiś interes partykularny szkodzi publicznemu, bo wydaje mi się, że no właśnie na przykład PiS w tym swoim ćwiczeniu wykonuje bardzo dużo, by wykazać racjonalność ekonomiczną nowego podejścia. On nie mówi, jest miejsce na nowe modele biznesu w kulturze, tylko mówi tam bardzo konkretnie, no spróbujmy niektóre filmy wypuszczać online bardzo szybko, legalnie, przy umiarkowanych opłatach. No właśnie, to kilka tematów poruszyliśmy, więc można to zacząć
też jakby porządkować tę sferę na tych właśnie aktorów, którzy jakby ich pozycji w tej grze, powiedzmy, uobecnienie, tak, tych nowych jakby praktyk i zamiany właśnie, no bo to, co tutaj powiedziałeś, nie, czyli pokazanie luki na nowe modele biznesowe, to jest właśnie ten klasyczny przykład potencjału rozwojowego, tak jak go rozumiem, tak, właśnie coś się nowego pojawiło, wynikające ze zmiany technologicznej, zmiany też właśnie, no właśnie samych praktyk, i to kreuje jakiś potencjał też, prawda, dla samego tworzenia zasobów kultury, ale też ich udostępniania również w obiegu komercyjnym. Bo tu jest też jedno, myślę, pewne, i to jest chyba takie niemal tabu, i sprzeciwienie się mu usłyszałem z kolei właśnie od Tomka Rakowskiego, który myślę mógł to zrobić, bo jest niejako wyjęty w ogóle z tej debaty o własność intelektualną w kulturze. No, że trzeba sobie powiedzieć, że te praktyki umownie pirackie, choć nie wiem, ja chyba jednak bym w ogóle nie chciał tego słowa używać, te nieautoryzowane obiegi, one już mają swój potencjał rozwojowy. To nie jest tak, że trzeba wykonać to ćwiczenie PISF-u i wypełnić lukę legalną ofertą, by się zaczął pojawić potencjał. I to, rozumiem, jest bardzo trudne dla wielu aktorów uczestniczących w debacie publicznej. Znaczy, no, wytłumaczenie sobie, że ci ludzie prawdopodobnie robią rzeczy nieautoryzowane, miejscami naruszają prawo, są różni pośrednicy, którzy na tym zarabiają w sposób, ja się z tym zupełnie zgadzam, nieuczciwy, mniej lub bardziej, tak? Czasem to jest niemoralne, czasem to jest nieuczciwe, czasem to jest nielegalne. No, a że w tym wszystkim dostęp ludzi do tej kultury ma swoją niezależną od tego całego zamieszania pozytywną wartość. Strasznie trudno o niej mówić, właściwie też nie wiadomo, jak ją mierzyć, bo nie, tak, no ale... I to są, no nie wiem, taki anegdotyczny dla mnie najbardziej niesamowity przypadek jest ten serial House of Cards, który, jeśli się nie mylę, do dzisiaj, a chyba się pojawił, nie wiem, kwartał temu, jeśli nie dłużej, w Polsce nie ma legalnej opcji jego obejrzenia. Jest już w debacie publicznej, jest tam, był moment przechwalania się oglądaniem jego na Facebooku, już pewnie są recenzje i tak dalej. Wszystkie one bazują na, no, jakichś nieformalnych obiegach i nielegalnych źródłach, tak? I wszyscy po prostu przymykają na to oczy, bo jest to za dobre, za ciekawe, za dobre, za dobrze aktorzy, prawda, zbyt... I to jest jakieś takie tutaj bardzo dla mnie dwuznaczne, prawda, że są miejsca, gdzie się przymyka oko. No, a druga sprawa, wrzucę ten temat, choć może musimy go nie pogłębiać, przynajmniej na razie. No, jest dla mnie bardzo duży rozdźwięk napięcia, które rodzi jednocześnie język mówienia o respektowaniu praw w kulturze i język mówienia o edukacji medialnej. Znaczy jednocześnie i język też aktywności. Znaczy, jeśli mówimy ludziom, że chcemy, żeby byli jak najwięcej, nie wiem, czytali, byli jak najbardziej kulturalni, że wiadomym mechanizmem tego jest korzystanie z nowości, no to jeśli im się potyka ta nielegalna oferta pod nos, no to trochę nie dziw, że oni korzystają. Jeśli mówimy dzieciom, że mają umieć kompetencje filmowania, montowania, remiksów i tak dalej, no to potem nie powinniśmy mieć aż takiego kłopotu z tym, że oni naruszają te pożądane prawo. Dyskursy, czy te, które jakby artykułują pożądane jakby zachowania, są w jakimś sensie same niekompatybilne. Tak, to znaczy, bo... i w jednym dyskursie ci ludzie autentycznie na przykład łamią prawo, no bez dwóch zdań, prawda? A w innym dyskursie są aktywnymi twórcami, prawda? Czy można je pogodzić jakoś? Znaczy, na przykład, jakby zmierzam do innego tego pytania, bo jakby też cała twoja właśnie Mirka i tak dalej działalność, no to polegała też, żeby ten dyskurs zmieniać, prawda? No jakby jednak mieć wpływ na to, żeby to, co właśnie nieobecne, było uobecnione najpierw w formie jakby wiedzy, a potem, żeby ta wiedza właśnie była podstawą, no to co już mówiłeś, ten proces z PISF-em, to jest jeden, który pokazuje jakby poszukiwanie nowych modeli, wypełnianie tej luki, ale też jakby sama zmiana dyskursu takiego dominującego i też przełożenie go na nie wiem, rozwiązania formalno-prawne, prawda? To, co tylko tu natychmiast mi się otwiera myśl, że jednak są bardzo duże połacie kultury, które nie chcemy, żeby podlegały aż tak regulacji, bo zacząłem myśleć o tym na przykład, że równolegle gdzieś taką chyba dobrą karierę w dyskusji robi to pojęcie eventyzacji. Prawda, to chyba Tomasz Szlendak wprowadził, ci nie jestem pewien, ale chyba on. No, tak, ale już dużo ludzi go używa.
No i ono też bardzo dużo tłumaczy i otwiera pewne furtki myślenia w obie kierunki i pokazuje dobre strony, no i pokazuje pewną aberrację tego eventu jako takiego nowej jednostki działania kulturowego, ale no i zacząłem sobie myśleć, że oprócz eventów może inaczej, że finansowane publicznie eventy bardzo często są tymi, które są aberracyjne. Jest dużo zjawisk, eventów, powiedzielibyśmy, kulturowych. Umówienie się razem na oglądanie filmu, ale też, nie wiem, przyjęcie dla dzieci, tak? 30 dzieci przychodzi się bawić, tak? Które dobrze, że wypadają z tego radaru. No i zacząłem się zastanawiać, czy te praktyki nieformalne, nieautoryzowane, no właśnie nie podpadał raczej pod kategorię umownego czasu wolnego, gdzie nie chcemy go całego zreglamentować, tak rozumiem, że no też myślę, no ta cała sfera, no bo to jest takie, no na przykład pytanie, czy jak Tomkowi Rakowskiemu w badaniach pojawiają się ludzie, którzy robią te, wiem, też fascynujące samoróbki sprzętowe. Dla mnie jest to totalnie sfera kultury, tam pewnie powiedzielibyśmy tradycyjnie jakiejś kultury technicznej. I w ogóle rozumiem, Ministerstwo Kultury tam przymyka oko, a prędzej się, nie wiem, interesuje Ministerstwo Rolnictwa może, tak? Z powodów politycznych, ale nikt. No i właśnie, czy to, co byśmy chcieli, to żeby teraz powstał Instytut Innowacji Rolniczej i on brał tych ludzi, nie wiem, robił, nie wiem co, kurczę, festiwale makerów, czy doszkalał ich, bo oni tam na łapu-capu, nie wiem, montują przekładnie, a można to robić inżyniersko, no gdzieś wrażenie jest, że nie tędy, prawda, droga. I więc tu się załamuje, więc plan nie jest taki, żeby to opisać, zrozumieć, a potem rozszerzyć na to politykę kulturową. I zastanawiam się, czy ta, no, te analogie zawsze między traktorami a MP3-kami są ryzykowne, więc nie mam zdania, jak jest w przypadku tych obiegów treści, tak? No bo jedno pytanie jest takie, że jak już to opisaliśmy, to rozszerzmy politykę kulturową, nie wiem, rozmawiamy o tym, żeby zalegalizować te znaczy, no, takim rozwiązaniu... obiegi. No i to chyba musi, teraz sobie myślę, no nie, no tak sobie trochę gdybam, no że to nie ma wyjścia, tak? Znaczy, że jedyną metodą akurat w tej sferze uzdrowienia tego jest prawdopodobnie jednak, no i te narzędzia istnieją, prawda? No nie wiem, dozwolony użytek, opłaty odnośników, rekompensujące twórców, no gdzieś to wszystko tak naprawdę nie wymaga jakichś wielkich wynalazków, tylko wymaga jakiegoś, ale też nie jest prostą zmianą. Ale jakbyśmy jeszcze wrócili właśnie do samego, bo mówiliśmy o tym, jak PiS, prawda, właśnie wszedł aktywnie w interpretację tych danych, najpierw jakby odpowiadając krytyką metodologii, ale potem jakby jednak poprzez ich powtórzenie, można powiedzieć, swoją metodą, prawda, w jakiś sposób potwierdzić zasadnicze wnioski. Ale chodzi mi o to właśnie, jak widzisz, na ile to, co wyście zrobili, to właśnie to obecnienie w ogóle, jak ono wchodzi do dyskursu? Które szczeliny, czy są jeszcze inne miejsca, na przykład jak media się zachowują? Czy coś zobaczyłeś, czy skorzystałeś z tego, czy nie? Czy powtarzają regularne rytuały, że prawda, nie wiem, BSA tam ogłosi wyniki o raport o piractwie, no to mamy wysyp, prawda, właśnie bezkrytycznych te tekstów, te procenty, o których mówiłeś, bo w tych powielających, ile to tam jest, ile te firmy straciły, prawda, w Polsce. Nikt się nie zastanawia, jaki ma sens w ogóle to badanie, prawda? To znaczy, wiesz, tutaj tylko to jest niestety taki pesymistyczny wątek, i aż trochę szkoda o nim mówić, ale to się wszystko nakłada na czysto historyczne zdarzenia z ACTA i mam wrażenie, że czasy jakby wokół ACTA były czasami, gdy te rzeczy się lepiej przebijały, a czasy rok po ACTA są takim, gdzie nie wiem, czy to wróciło do normy, czy jest kontrrewolucja, ale więc ja nie umiem opowiedzieć tak jakiejś pozytywnej historii, że to w mediach się wszystko zmieniło, ale nie wiem, też z drugiej strony też nie widzę aż tak dużo tych doniesień bijących na alarm. Ja uważam, że, bo to jest może osobna działka, no jest coś takiego jak działka edukacji w tych sprawach na styku kultury i prawa autorskiej, edukacji bardzo szeroko pojętej, zaczętej właśnie prędzej przez BSA, jakąś tam koalicję antypiracką. No, jest kilka takich organizacji, o których właśnie coraz mniej słychać. I ja uważam, że jest tam ewolucja od dyskursu bardzo agresywnego, tam zły piracie, idziemy po ciebie, no do już uważam legalna kultura, nie do końca zgadzam się z ich takim najogólniejszym modelem, ale trzeba przyznać zupełnie inny język mówienia, w kategoriach tam poszanowania,
znów moim zdaniem przerzucający niejako obowiązek na tego użytkownika i taki trochę wiktoriański model, tam oświeć się, zrozum jak działa świat wysokiej kultury, dołącz do nas i się wszystko wyprostuje, no ale jest to jednak różnica, tak? No ale z drugiej strony to wszystko powiedziawszy, wydaje się, że jest ewolucja, a w ministerstwie działający od lat jakiś międzyresortowy zespół do spraw ochrony własności intelektualnej, no z uporem właśnie uważa, że tak naprawdę jedno z jego jest ochrona własności intelektualnej. Ja bym chciał, żeby to była mowa, nie wiem, o zarządzaniu nią, czy czymkolwiek, tak? No a gdzieś tam wytyczone z jakichś politycznych powodów skupienie na tym tak zwanym enforcement się trzyma. No i można sobie powiedzieć, może potrzeba trochę więcej więcej czasu. Teraz mamy... Przepraszam, ja nie wiem, na ile dla ciebie jest dobre takie skupienie się na tym prawie autorskim, bo to jest ważne. Ja uważam, że jest to kluczowy element w polityce kulturalnej, tak? Nie, definiujący bardzo dużo. No i mamy teraz, jeszcze nie czytałem, mamy podsumowanie, no niemal ambicje z 20 lat chyba prawa autorskiego w Polsce, bo w przyszłym roku będzie 20-lecie ustawy. To w ogóle będzie ciekawe, czy będą obchody, eventyzacja, to by było świetne, jakby było, no podejrzewam się, że będą różne laudacje i tak dalej. Może też dobry moment do jakiegoś krytycznego namysłu nad tym wszystkim, no ale w tym nie widać, tak, ja nie widzę takich, tych zmian do końca myślenia. A powiedz, jakbyśmy jeszcze tą scenę... I znów ciekawe, to znaczy... Znaczy, że, przepraszam, tak mi teraz przyszło do głowy, że najprostszym, bo rozmawialiśmy o tym, czy rozwiązaniem jest regulacja tego, a ja mam wrażenie, że najprostszym mechanizmem, który doprowadziłby do zmiany, by było, gdyby istniały realne i zadowalające dla wszystkich modele finansowe. Podejrzewam, że one były najmniej korzystne dla użytkowników, ale gdyby te strumienie przepływów były uznane za uczciwe, no wszyscy wiedzą, że gdyby chomiku wypłacało twórcom, to wszyscy by się dogadali, prawda? I to by nagle przestał być nawet piracki serwis, tylko byśmy przeskoczyli na poziom, nadal są napięcia między umownym biznesem twórcy, producenci, a biznesem komercyjni użytkownicy, ale mam wrażenie, że to jest unormowane na poziomie no, twardych negocjacji biznesowych, tam czy płacisz 3%, czy 5%, czy ustawa ci pozwala za darmo retransmitować, czy nie, prawda? Ale ten, to jest taki przeskok, no, tam nie wiem, no, dużo jakichś takich osób piszących o technologiach, no uwielbia pokazać, że te przeskoki zawsze miały miejsce, że tam, nie wiem, radio było pirackie, bo po prostu nie miało licencji jakiejś na odtwarzanie, prawda? I wszyscy, rozumiem, czekają na ten moment i moim zdaniem to jest mniej moment prawny, a bardziej ekonomiczny, co ciekawe, tak? Gdybyśmy jeszcze na tą sferę tutaj jakby kontrolerów dyskursów, aha, nazwijmy to tak, popatrzyli, to jakbyśmy ich zidentyfikowali, którzy tu są zainteresowani jakby stabilizacją tego, co i utrzymaniem status quo, a jacy są zainteresowani zmianą i jacy są takimi jakby pośrodku, którzy jakby są, pracują nad własną redefinicją. Nie mają z góry określonej roli, ale no, PiS właśnie, ja to jest ten pośrodku, prawda, który jakby sam szuka, jakby dostrzega zmianę i pod wpływem informacji, które dostaje nowych, jakby się redefiniuje. Wspomniałeś na początku tych korporacyjnych. Tak, no ja się trochę boję tutaj jakiegoś takiego czarno-białego obrazu, bo bym z jednej strony powiedział, że ten umowny biznes zastany, prawda, z modelami wyrastającymi z tradycji historycznej jest tym, który jest oporowy, no ale w każdej takiej historii można znaleźć wyjątek, nie wiem, teoretycznie z innej działki wydawcy edukacyjni zbojkotowali je podręcznik, a jak się przyjrzeć, jeden z czterech partnerów projektu jest to grupa edukacyjna, znaleźli swój interes, więc boję się, że takie bardzo biało-czarne stawianie spraw właśnie zawsze kogoś to chciałem zaznaczyć, ale to powiedziawszy, no i ten rozkład jest taki dosyć, wydaje mi się, oczywisty. Najciekawsza dla mnie jest w nim rola instytucji publicznych, bo to, bo wiadomo, że biznes właśnie chroni swoje modele. Jest nowy biznes, który w Polsce, przyznam, ma dwie cechy, albo jest jednak dosyć, umówmy się na razie, przynajmniej marginalny, przynajmniej ten swojski, że tak powiem, jakaś Iplex, prawda? No albo dochodzimy do tematu, który jest osobnym wątkiem, że natychmiast ten nowy biznes, to już wszyscy wiemy, że nie jest jakaś kolejny sektor, tylko jest często jeden podmiot, czy tam trzy, tak? Spotify, Wimp, Deezer i bardzo dziwne historie, które niepokoją ZAX o takim odpływie
Także fakt, pojawiają się pieniądze, tylko one w ogóle zaczynają być wymywane po prostu na skali międzynarodowej. To już nie jest rozmowa twórcy kontra dystrybutorzy, tylko rozumiem Polska kontra jakaś firma umocona. Ale rozumiem, że no, wiesz dobrze, jakby znasz ten wątek, ale pewnie nie o niego chodzi. A dlatego te instytucje publiczne są ciekawe, że moim zdaniem one mają najbardziej wieloznaczne role. No nie wiem, dla mnie na przykład znów, przepraszam, z trochę innej działki jest bardzo ciekawa sytuacja, w której mamy gdzieś uczelnie publiczne, one zaczynają słyszeć hasła open access i nagle powinny sobie uświadomić, jeszcze nie widzę żadnego, żeby to zrobiła, że mają dwa narzędzia w ręku. Jedno uczelniane wydawnictwo, drugie biblioteka. I w ujednoliconym spojrzeniu te dwa podmioty mają dokładnie ten sam cel dla uczelni, tak? Stworzenie obiegu komunikacji. Tylko że jeden ma w ogóle pewnie statutowo, tam jest spółką i ma misję zarabiania pieniędzy, a drugi ma totalną misję. I no i właśnie, i to wstawię w sumie takiej intelektualnie fascynującej pozycji wyrównania tego, no albo taki PiS, który właśnie wydaje mi się, że dlatego jest ciekawą instytucją, że jednak ma bardzo silnie misję w pewnych kategoriach, nie tylko prokulturową, ale probiznesową. No on wspiera rodzimy przemysł kulturowy, oczywiście dlatego, że ten przemysł tworzy kulturę, ale też mówi wprost o tym takim działaniu i wydaje mi się, że to są takie momenty, w których właśnie bardzo się cieszę, że to się w PiS-ie dzieje i nie umiem wskazać innych chyba instytucji publicznych, bo no to mi się wydaje ciekawe. Ja uważam, że w Polsce jest dosyć mało myślenia w kategoriach interesu publicznego o tych sprawach. Jeśli już to robią, to właśnie głównie robią jakieś podmioty pozarządowe, no tam Garska, tak nie wiem, Nowoczesna Polska, prawda? A jest sporą zagadką i znów, to znaczy ja pewnie można mogę powiedzieć, znaczy dlaczego nie robią, na przykład dlaczego system bibliotek? Są kraje, w których, nie wiem, w Wielkiej Brytanii British Library przede wszystkim, ale też system bibliotek jest bardzo mocnym graczem ze swoją opinią na temat prawa autorskiego. W Australii system edukacyjny ma nawet wyodrębnił sobie instytucje odpowiedzialne za dbanie o prawa autorskie dla edukacji. U nas coś takiego nie ma miejsca. No i pewnie tam, jak sobie mówimy, Wielka Brytania, Australia, Polska, no to narzuca się po prostu jakaś bardzo prosta narracja. Taka poziomu modernizacji, prawda? No nie wiem, może trzeba na to zaczekać. No ja bym bardzo chciał, uważam, że te instytucje mają kluczową rolę, tak? Bo mogłyby inaczej patrzeć na prawo autorskie, ale jak miał je teraz ocenię, wydaje mi się, nie są za bardzo chętne do bycia tutaj progresywnymi, tak? Nie wiem, no całe bolączki z dyskusją o czytelnictwie, tak? Ja nie twierdzę, że piractwo zwiększa czytelnictwo. Nie wiem, miało być badanie, nie wiem, czy były już wyniki tego e-czytelnictwa. No bo Narodowa tam zaczęła modyfikować sobie te swoje tradycyjne badanie, prawda? Ale nikt tego właśnie jakoś tak wprost nie chce wyrazić. Choć tu trop jeden wydaje mi się strasznie ważny i to ty go moim zdaniem przy obiegu kultury wprowadziłeś, gdy powiedziałeś, no, że jest takie dojmujące pokrywanie się ludzi kulturalnych, brzydki termin, ale wiadomo o co chodzi, internautów. I nie dlatego, że internet cywilizuje, tylko że tak się nakładają wkluczenia i wykluczenia. No tak, prawda? Ale i to mi się zaczęło na wszystko przekładać. Znaczy programy czytelnictwa w Polsce w 90% moim zdaniem nie zaskutkują zwiększeniu liczby czytających, tylko może w najlepszym wypadku ci, co czytają, zaczną czytać więcej lub lepiej, a w najgorszym są to po prostu festiwale, które obsługują już czytających pod tym hasłem, tak? Znaczy cudowne jakieś festiwale w Warszawie, tam w ogrodach, jakieś czytanie poezji, no ale umówmy się, tak? Przepraszam, no bo tu przeskoczyłem temat, tak? Ale on mi się wydaje jakiś niezmiernie ważny, bo wydaje mi się, że ta polityka kulturowa gdzieś właśnie ona szwankuje, a nie wiem, czy jakby to jakoś umieć dobrze opisać, to by się okazało, że tą ukulturalniającą funkcję pełni ten nieformalny obieg. Choć też nie chcę jakoś mityzować tego, że przyniesiono na pendrive e-booki tam, jak w jakiejś anielce, ten, nie wiem, chłopczyna tam znalazł, tam, wiesz, tak nie jest pewnie. Ale myślę, że w jakichś wypadkach jest, znaczy no ten, w tych tajnych kulturalnych, no się jednak, bo ja odmawiam też takiej tezy, że ludzie są kompletnie głupi. Mi się wydaje, że jak oni zaczynają mieć dostęp
do różnych treści, to przez jakąś tam osmozę oni się to trochę... Tutaj na to, co mówisz, no to się nakłada jeszcze to co tam wychodzi, wiesz, tam gduli, sadury, tam cebuli we Wrocławiu, no jeszcze jedna klasowa struktura też, prawda? I to... Czy jednak i ty, jest. No, że jest bardzo wyraźnie, wiesz, w tym momencie może się okazać właśnie, i to mi tutaj akurat zabłysło, jak powiedziałeś o tych projektach promocji kultury, że to będzie promocja w klasie średniej po prostu, to jest jedyna, która czyta w ogóle. Klasy niższe już nie czytają nic, w związku z czym tam trzeba w ogóle inny wehikuł. Znaczy, bo tam trzeba w ogóle dotrzeć z komunikatem, że czytanie ma sens, tak? Że jest wartością po prostu. Zacząć od podstaw, to jest jakby od alfabetyzacji jakiejś takiej pierwotnej. Bo samą promocję czytelnictwa no to może tylko tych, którzy mają już tę potrzebę, tylko ją nie rozwinięto, nie mają zidentyfikowaną chociażby, prawda? I to jest, znaczy, to też w Polsce jest zresztą problemem, bo klasa średnia zaczyna, znaczy średnia, wyższa średnia przestaje czytać, tak? W związku z czym to jest taka praktyka coraz bardziej się robiąca taka dystynktywną, tak, w kulturze, więc sam sobie to jest ciekawe, ale to widzisz, bo to jest trop, który też muszę... Tylko tu mi się wydaje strasznie trudny wątek, tak, i ty też się ileś razy czytelnictwem zajmowałeś, tak, bo że chyba wszyscy mamy przekonanie, że czytelnictwo jest specyficzną i przez to cenną formą uczestnictwa w kulturze. To jest jedno podejście, tak, które należy chronić, a z drugiej pewnie odpowiedź jest taka, że ta klasa wyższa, która przestała czytać, to nie jest tak, że oni w ogóle wypadają z kultury, tylko zastępują je jakimiś innymi formami kulturowymi, które też są, to jest dla mnie jakiś tam wymiar, może wykluczenia za duże słowo, no ale dla mnie najsilniejszy tego wyraz jest taki, że jeszcze nie umieliśmy do kanonu lektur włączyć choć jednego filmu. Nie, ale to jest, wiesz, dla mnie to jest, bo to znowu wracamy do początku, czyli właśnie, że mamy nowe praktyki, czy zastępowanie jednych drugimi i to jest nie do badania, w związku z czym, ponieważ nie mamy pełnej wiedzy, to też nie mamy nowych norm, prawda, które posługujemy się starymi normami, które mówią, że czytanie, czyli kultura humanistyczna, klasyczna, ciągle jest podstawą, prawda, nośnikiem również innych wartości, jak kultury demokratycznej chociażby, to Francuzi to na przykład podkreślają, nie? Że to są pełne kompetencje kulturowe, są kompetencjami demokratycznymi po prostu i bez nich nie możesz mówić o sprawnie funkcjonującym systemie, który na przykład jest oparty na racjonalności jakiejś. Racjonalność wymaga pewnego rodzaju dyskursu, który z kolei jest uwarunkowany znajomością wiesz, pewnych technik intelektualnych, prawda? I to jest jakby, nie wiem, teraz pytanie, być może coś się zmieniło, ale my tego nie wiemy znowu. To znowu odwracamy jak do samego początku, prawda? Czy właśnie inne formy komunikacyjne, medialne mogą zastąpić tamte? I czy na przykład w kulturze posthumanistycznej możemy mówić jeszcze o klasycznie rozumiane kompetencje demokratyczne? W związku, czy w ogóle jeszcze możemy mówić o demokracji, klasy, wiesz, no zaczynasz, ale to jest zupełnie inny jest... No i to jest, ale tak, ale tam, tak, to jest takie podejście jest o tyle ciekawe, no bo to jest trochę jak z tymi firmami, że z jednej strony wiesz na co stawiać, jeśli wierzysz nadal w model, że czytelnictwo i związane z tym jakieś wartości przekładają się na wartości demokratyczne, to masz pewność. Z drugiej strony masz nowe praktyki, które są niewiadomą, no prawda? Właśnie o to chodzi, i tak, może ufunduje się na nich jakiś nowy ład związany z innymi sprawami, które dla nas są ważne, a może to wszystko się... Kopsnie, no to dokładnie jest ta moim zdaniem dyskusja w tym momencie o mediach, w sensie no, umownej prasy, ale już nie tylko papierowej, prawda? Mamy jeden model dziennikarstwa, on się sypie, ale jest pewny. No i są jakieś dziwactwa, tak, dookoła. To jakby cel tego też poszukiwania tutaj tak. Jest, nie? Na ile po prostu zmienia się cały ten ekosystem, nie? I na ile właśnie pewne nieuobecnione dyskursy, w związku z czym też nie wprowadzone do przestrzeni normy, prawda, niezwaloryzowane i tak dalej. Mogą być źródłem też właśnie jakby nowego normatywu, prawda, który jest interesujący, prawda, i warty właśnie promocji, ale to jest też niebezpieczne, bo to widać w Stanach Zjednoczonych, tak? 45 Stanów, które już, wiesz, z podstawy programowej nauczania usunęły, wiesz, naukę pisania ręcznego i szybko to zracjonalizowano, tak? Mówią, że pisanie na klawiaturze jest bardziej demokratyczne, wiesz. Od razu szybko narzucono na to, wiesz, pewien pozytywny odpowiedź na coś, co jest regresem cywilizacyjnym, ewidentnym, prawda? No ale przecież już nie będziemy tych czarnych, Meksykanów i innych Nie widziałem naprawdę 45 stanów, tak, w ogóle nie będzie pisania. Nie ma wymogu takiego, ale ponieważ nie ma wymogu w podstawie programowej, to tak jak u nas w podstawie programowej. To nie jest ważne wtedy na SAT-ach czy tam tych innych testach, w związku z tym nikt nie będzie się, żaden nauczyciel nie będzie się napinał, żeby to robić, nie? No. I tak to wygląda, nie? A wiadomo, że jest to ze względów czysto takich jakby kognitywnych kształtowania, również nawet samych sprawności pewnych. Jest to niezbędne. No, będzie takie, dopóki nie wychowa się pierwszy 20-latek
bez tych kompetencji, który osiągnie taką zdolność udziału w debacie publicznej, że będzie językiem debaty publicznej wyrażał swój nowy, chyba że będzie do tego niezdolny. No jest to ciekawy eksperyment. Chcę jeszcze to ostatnie już pytanie, bo do wątku, który żeś sam poruszył. To jest akta, no bo nie możemy tego, to tylko to zaznaczyłeś, ale jednak, no bo to było jakby największe wydarzenie polegające na uobecnieniu się tej nowej praktyki w formie już zbiorowego działania, tak? Bo one wszystkie się skumulowały w tym wyjściu na ulicę, w obronie jakiejś tam, można to potraktować jako rzeczywiście, no, w tym sensie rewolucyjne wydarzenie. No właśnie, ale co po to? Jak interpretujesz to, co się stało później, prawda? No bo to jest całkowite wypchnięcie, znaczy wiesz, oni sami się rozproszyli. Widać, że taktyka jakby całego establishmentu, jakby wypchnięcia tego, prawda? Zdelegalizowania tego przedsięwzięcia de facto, no poza tym premierem i Michałem Boni, którzy to zdekretowali pewnie. Cała reszta to jakby wypchnęła. I przemilczenie okazało się skuteczne, tak? Tak można by, patrząc na ten, no bo oni po prostu nie mają przełożenia w mediach, nie mają no zniknęli, rozproszyli się, prawda? Tak. Nauka nie podjęła wyzwania i mimo, że było to szokujące wydarzenie poznawczo, socjologowie w Batorym, prawda, mówili, jakie to jest fantastyczne wydarzenie, nikt tego nie bada poza ZARS-em. Kto tak? Gdzieś utknął z tymi swoimi... A oni z kolei, no też katastrofa, no. Nie widziałem, że aż tak. No. Słuchaj, no ja nie wiem, znaczy nie, bo ja się dokładnie jakieś... zgadzam z tym, co mówisz. Mhm. Czy masz jakąś hipotezę, dlaczego tak się stało? Czy to jest, no nie w cudzysłowie, spisek po prostu establishmentu, żeby to po prostu... Ale też te środowisko, czy nawet nie środowisko, nie wiem, to był ruch, chyba ruch społeczny jest w miarę dobrym słowem, choć tam hasło raczej odruch niż ruch też daje do myślenia, po prostu okazał się bardzo malusieńką zdolność jakiejkolwiek organizacji, tak? No i tam nawet klasyka ruchów społecznych muszą być organizacje ruchu społecznego poza mobilizacjami, albo wszystko to się będzie jakoś tam sypać. No bo ciekawe jest to, znaczy, że rzeczywiście to wyjście na ulicę było tym, co robiło różnicę, bo mi się wydaje, że jakby tak się dobrze zastanowić i poszukać, może ta stawka polityczna była ważna, no bo są różne w sieci, tylko one są czysto sieciowe. No nie wiem, Dominik Baterski bardzo lubi te wszystkie kredytowe sprawy. No one znów są takie mało kulturowe i bardzo łatwo jest powiedzieć do czystej takiej partykularnej gry własnego interesu. No, to wiecie, tak, gra kulturowa przekłada się nawet do mobilizacji. No tak. No zastanawiam się, czy coś tam jeszcze jest, no i podejrzewam, że jakby tak podłubać to są, tylko rzeczywiście żadna nie ma takiej erupcji formy. No nie wiem, ja nie mam nic z tego powiedzieć, mam wrażenie, że tam był jakiś ładunek zmiany, który starczył na umowne jeszcze pół roku, prawda, tlących się procesów. Ale to jest po ich stronie, tak? Ale druga strona, dlaczego na przykład, wiesz, że no żadna z instytucji świata tego, tak. Naprzeciwko którego oni podeszli, nie podjęła wyzwania, znaczy poza przemilczeniem. Znaczy zmiany, no żeby zbadania chociażby, prawda? Nauka nie podjęła wysiłku, znaczy, bo są, instytucje kultury są... przemilczały, nie potraktowały tego jako wyzwania do zmiany. No bo tak? Chyba znów z punktu widzenia polityki pytanie brzmi nieodpowiedziane, czy te sprawy są stawką polityczną nie tylko w tym chwilowym procesie akta nietypowym dla polityki, tylko też w tradycyjnej polityce. Czy mówienie o tych sprawach rosną od tego słupki, czy nie. Tak? I chyba to jest nieprzebadane i rozumiem, że na razie wszyscy jest jeszcze bardziej konserwatywni niż w biznesie. Wszyscy obstawiają tradycyjnie. Nie poruszam tego tematu, nic to nam nie psuje. I to jest rzeczywiście ciekawe, bo to mnie najbardziej zadziwia. No nawet ta już... mówienie już o ruchu Palikota zaczyna być absurdalne jako o sile, prawda, jakiejś takiej zmiany. No oni powprowadzali ileś tematów. Ja rzeczywiście w którymś momencie uznałem, że wydaje mi się, że nie wiem, czy to zrobiła osobiście pani Grodzka, czy to zrobiła ta partia. No jest to z punktu widzenia jakiejś świadomości, nie wiem, genderowo-seksualnej duża zmiana, taka para polityczna gdzieś tam społeczna się wydarzyła. Nie do końca na pewno. A w tych sprawach oni w ogóle tego tematu nie wprowadzili, tak? I minęło już tam i od tych wyborów ten ruch się rozsypał i próbował nawet, był niezdolny. Przecież oni przy akta próbowała, ta komisja Elsnera, jakaś tam, nie wiem, czy ona powstała, czy próbowała, w ogóle nie umieli z tym nic poradzić. No i mamy jakby kolejną sytuację, gdzie jest zero w polityce. I ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że jednak to nie jest tak, że oni popełniają wielki błąd. Co bardzo dziwnie każe myśleć znów no, o tych ludziach i o tej ich reakcji wobec akta, tak?
Ale co by dosyć dobrze pasowało do tej tezy anomii, jeśli te wartości są niewykrystalizowane, ludzie tego nie mają uświadomionego, tylko tkwią w jakimś takim niejasnym momencie, to oni nie będą tego artykułować raczej w jakichś formach. I myślę, że w nadchodzącej tej fali wyborów dwuletnich nie zobaczymy za bardzo tej tematyki.